Witam was bardzo serdecznie. Cyprus 2, Bunt Elfów i ostatni odcinek, najpewniej ostatni w kampanii Przymierza Elfów. Tym oto mędrcem Kera Anilem. Odcinek ostatni, najpewniej zamykający również serię z kampaniami, które oryginalnie są w grze, więc Mroczne Proroctwo, Powrót Galeana oraz kampanie Przymierze Elfów. Rozegrane magami, jak i Rózgowiczami. Ale to nie oznacza, że to koniec w ogóle z nagrywkami. Bo oczywiście równolegle ukazywać będą się w weekendy odcinki, gdzie gram dumnym krasnoludem w Disciples 1, ale tutaj Disciples 2 będzie kontynuowane. Rozpocznę nową serię i mogę tu od razu powiedzieć, że będzie ona rozgrywana rasą Legionów Potępionych. A co to będzie? No to już się dokładnie dowiecie za tydzień. A powracając do rzeczywistości na ekranie, lecimy w walkę z przywódcami elfów, którzy zadają niemałe obrażenia, ale one nie zrobią zbyt wielkiego wrażenia na mojej armii. Coś tam zrobiliście, nawet trochę punktów udało wam się odjąć, ale tancerka sobie z tym radzi bez problemu. W ogóle to przewijamy i pięknie mamy od razu 270 punktów doświadczenia, co oznacza 79 poziom Mlecznego Elfa. No i czy tu się uda ten 99 poziom wbić? Raczej wątpię. Ale może daleko jakoś nie będzie. Aby to osiągnąć, Gryzy Spit się nudzi, to może niech sobie podsłania trochę mapę, co? No i patrz, panie Gryzy Spit. Tu się takie wilczki zachowały. Na tyle groźne, że mógłbyś sobie z nimi nie poradzić. I tu kolejne wilki. Hordy w ogóle nie zadbały o to, żeby sobie z nimi poradzić. Ale mam tak wiele many, że mogę przecież sobie tu trochę ułatwić wszystko. Może najpierw Mściciel, bo może być taka sytuacja, trzeba byłoby to policzyć dokładnie, dość tur. Może akurat zdobyli doświadczenia tyle, że Mściciel im zapewni poziom. No. No może tak się zdarzyć. Tak, dokładnie. Nic straconego, drugi Mściciel im narobi tutaj kłopotów, a oni poziomu nie dostaną. No proszę bardzo, 200 dostał każdy z nich, Gniew Polany jeszcze do tego dorzucę. I już Gryzy Spit z większą nadzieją może spoglądać na taką walkę. To mogły być potencjalnie walki, którymi mogłem zdobyć poziom. Mogłem zdobyć poziom leśnym elfem. A ja tego nie wykorzystuję. O, ładnie. Mamy drugiego wartownika. Bardzo miło. Dobra, jeden taki wilczek to raczej nie zrobi chyba aż takiej różnicy, co? Mamy tutaj Alyrę. Alyrę, która posiada zwoje z zaklęciami. No jest tego już naprawdę dużo. Jeszcze Gniew Polany, który można w ogóle wykorzystać bez zużycia many.
No jest tego naprawdę sporo. Dobra, to lećmy dalej. Ale jeszcze powrócę za chwilkę do pewnego tutaj wydarzenia. Właśnie, jeszcze w ogóle Imperialna Stolica zostanie, ale to za chwilę się z tym zajmę może. Tak, włócznicy się zaczęli ruszać. Ciekawe dlaczego. Może jakieś miasto mam nieobstawione. To byłoby najprędzej powód. No nie, no tutaj obstawione jest. No ciekawe. No tu jest miasto puste, ale ono było takie już od dawien dawna. Skąd taka nagła chęć zajęcia go? Bo zgaduję, że to może być powód właśnie, dla którego oni zaczęli tak biegać po mapie. Mogę tylko domniemywać, że to właśnie jest powodem. To co? Kolejne elfy? Widzę, że są z nazwami własnymi. Tak, to jest jeden z tych elfów, którzy mogli do nas dołączyć, jeśli okazalibyśmy im stosowny przedmiot. No dobra. Nie mamy dowodu, więc no musimy cię klepnąć. Nic się nie stało. Mogła być taka zasadzka. Zabijacie elfa, do widzenia, przegrana misja. O, podejdźmy może tutaj. Czy tu jeszcze w ogóle będzie jakaś opowieść? Może, zobaczymy. Które miejsce chciał, żebyśmy podeszli? No nie, już nie chce z nami rozmawiać. Ulaliśmy go wcześniej, więc już nie chce rozmawiać. W komentarzu Mateusz Białkowski wspominał właśnie, że mędrzec opowiada trochę o Nevendarze, kiedy się podchodzi do tych gór codziennie. Musiałbym sprawdzić, jak to jest z tymi opowiadaniami. Wydaje mi się, że... Nie każ staruszkowi tkwić tu w taką... Że skoro teraz to nie działa, to po prostu od momentu, gdy tutaj podejdę, z każdym dniem... O, jeszcze się ruszałem. Każdy dzień przysuwa zmienną z opowiadaniami o jeden i na przykład no, jeden dzień minie, wartość zmiennej osiąga 1. Gdy podchodzimy danego dnia, to wyświetla się dialog, w którym warunkiem jest właśnie zmienna 1, włącza się dialog. Następnego dnia zmienna zmienia się już na 2, bo dodaje się z każdym dniem o 1 i jest z każdym razem inna opowiastka. No to szkoda, że tego sobie nie uruchomiłem, tak naprawdę. A teraz, żeby do tego wrócić, musiałbym mieć stosowny zapis. Mógłbym oczywiście to z poziomu edytora przeczytać. Ale nie wiem, czy byście chcieli, abym tak uczynił. No i dobra, sobie potłukliśmy kolejnego elfika. Nie chcą z nami się tutaj spoufalać. Nie będziemy z nimi tu rozmawiać. O, ciekawi jesteście, panowie włócznicy. Wiecie co, to skoro wy tacy jesteście odważni i chętni, to ja z wami tutaj Gryzys Pitem pogadam. On bardzo chętnie podejmie się wszelkich zajęć. O, jak widzicie,
weteran dalej ma tego plusika. Nic by nie dało, gdyby uniemożliwić mu awansowanie. Został zablokowany, co prawda, ale nawet gdybym go wziął do walki, to i tak się tu nic nie stanie. Nie awansuję dalej. Kiedyś to właśnie sprawdzałem. Ale nie można, może nie można tylko wykluczyć na 100%, bo są takie wyjątki, na przykład w momencie, gdy na przykład obstawiałem skarbami stolicę, to w zależności od wersji można było wcale nie zablokować bota. On po prostu to zbierał i mógł wychodzić. Tak więc może z tym blokowaniem też tak jest. W zależności od różnic indeksowych w grze. No nie można wykluczać takiej ewentualności. Ale z tego co ja widziałem, to właśnie w przypadku tego weterana, no nie da się, aby jakoś dalej awansował. Generalnie to też powinno właśnie działać w taki sposób, że jeżeli już nie ma danej rasy na mapie, stolica jest zburzona, to takie jednostki neutralne mogłyby już awansować. A pamiętam też, w zasadzie to kiedy sobie przypominałem właśnie serię odgrywaną Driadą, to miałem arcydruidkę później wziętą. No i ona nie mogła zyskiwać kolejnych poziomów. W porównaniu z armią, którą miałem u niej, no to taki zwiadowca, no niestety, no. Choć naprawdę fajnie to wygląda, 146 punktów obrażeń, 357 punktów życia. Są to dobre statystyki, ale no nie mają one w ogóle podjazdu do bandyty. Bandyta zablokowany miał ponad 190 punktów obrażeń, jeszcze razy dwa punktami życia, tam nie pamiętam jak to wyglądało, ale też raczej nie było w ogóle podjazdu. Natomiast Adept akurat wyprzedzał Teurga, jeśli chodzi o statystyki, więc jego blokowanie akurat ma sens, tak samo jak blokowanie ucznia czy wyznawcy. W zasadzie do i nawet wtajemniczony mógłby dawać radę. Oczywiście zakładając, że nie mielibyśmy dostępu do arcylisza czy arcywampira, bo jednak arcywampir z możliwością wyssania z nadmiarem no robi wielką robotę, a arcylisz, jeśli chodzi o obrażenia, to z łatwością w dłuższej perspektywie bym pewnie wyprzedzał, moim zdaniem, takiego wtajemniczonego. Na pewno wtajemniczony miałby o tyle dobrze, że byłby żywotny. Na pewno bardziej żywotny niż taki arcylisz. No ale też inna sprawa, że na przykład nie ma tutaj umiejętności żadnych. Jednostki nie mają zdolności, a takowe miały być i powoli na modzie się do tego dokopujemy. Z tym, że no jeszcze dość długa droga przed nami, no, z odblokowywaniem kolejnych warunków, aby one działały. To też nie wiadomo jak z tym pójdzie, czy to pójdzie pomyślnie, więc no. No jeszcze naprawdę dużo roboty przy tym. Nie wiadomo też jak z tym pójdzie. Dobra, no już. Gryzy Speed już tutaj idzie. Zaopiekuje się za chwilę włócznikami, ale pajączek też wyszedł. Ci włócznicy coś mi tak tutaj... Nie wiem dokąd oni zmierzają. Mogę zostawić co najwyżej jednego, żeby sobie zrobił wycieczkę. Pójdę tędy w ogóle, może tak się z wami tutaj uporam.
O, widzicie, że też stawiają tutaj opór. Zobaczmy, czy zdjęcie butów coś da, nic nie da. Nie. 30% punktów ruchu to jest zbyt mało, żeby mieć szansę na stoczenie kolejnej walki. Ech, miałem nadzieję, że łucznik nie zdąży zaatakować. W takich okolicznościach barbarzyńca bardzo dostaje. No cóż. No nie, no ty masz armię. Co, może ten złodziej tak zachęca? Nie mam pojęcia, dlaczego tak właśnie teraz bot ochoczo zmierza w jakimś kierunku bliżej nieznanym. Okej. To idźmy tutaj, powalczymy z kolejnymi elfami. Jeszcze coś tu zostało? Jest jeszcze kolejny. Się na niektórych wersjach w ogóle było przetłumaczone na polski. Zamiast Storn po prostu była nazwa a dowódcy Ciernie. To jak w tym wypadku. O, pięknie, jest awans, 81 poziom, 218 punktów obrażeń. No jest potężny ten leśny elf. Teraz to ma sens, ale generalnie uważam, że żeby w takim early game i mid game był przydatny, to jednak no, potrzebowałby troszkę zmniejszenia wymaganych punktów doświadczenia i więcej punktów życia na poziom, mimo wszystko. Ale będąc takim, jakim jest teraz, to jest ok. No, można by zrobić nawet 90 pancerza na nim teraz, rogiem świadomości. Jeśli to w ogóle jest potrzebne do czegoś teraz. Dobra, jeśli nie zapomnę, to zaraz będę tu wojował z trupicielem. Gdzieś ten pajączek zmierza, nie wiem. Ja natomiast zmierzam do miasta. Co by tu trochę poranionego barbarzyńcę wyleczyć? Może nawet zrobimy sobie tak. Wrzucę sobie lodową tarczę, przecież mogę. Dlaczego miałbym tego nie robić? Świętą zbroję, mam tak dużo many, że dlaczego by z niej nie korzystać? No i teraz tak troszkę mniej będziemy dostawać obrażeń. Dobra, tak to się przedstawia. Dobra, to dawać mi do tego łucznika. Chłop tam sobie dziobnie. I tyle. I obrażenia się pięknie rozdzieliły. Łucznik nawet tu nie dziobnął za bardzo. Okej, okay, jest tutaj tropiciel, z którym trzeba by się uporać. Ale zanim do tego dojdzie, to wyślijmy tu szpiega. Wyślij szpiega i ci się zwolni. Dziękuję. No coś mam takie podejrzenia, że wrogowie tutaj idą do mnie. Tylko dlatego, że złodziej sobie chodzi. A to taki łatwy cel, który mogą pokonać. Zaraz się przekonamy. Czy to dla tego powodu się działo to, co się działo? Dobra, wracamy do przywódcy. I teraz tak. Jeszcze elfiki kolejne. No to bez problemu wszystko będzie porobione. Okej. Mamy miasto z Elispenem bardzo doświadczonym. To 9 punktów obrażeń. Trochę zabolało. Szkoda, że teraz jest uderzona w ogóle tancerka słońca. Mogę w dodatku dać jeszcze jedną turę. Ale mamy miasto, więc po prostu ją uzdrowimy w taki,
takim sposobem. No, zbuduję je od razu, bo czemu nie? O, no i zobaczcie, teraz magicznym sposobem włócznicy przestali biegać po mapie. Potrzebujesz mnie? A pajączek? Nie wiem, gdzie zmierza. Mam pewne podejrzenia, że może to być miasto. Miasto może być jego celem. Czy my się możemy przyspieszyć czymś innym niż prędkość? Chyba nie. Więc tylko to nam zostaje. A, dobra, nie uda się. Okej. Okay. Nie, to nie. Wychodzimy tutaj i teraz... Proszę bardzo, kolejne elfy. A tutaj... No właśnie, Dimake, Udulom, Ferembus, czyli nasi sprzymierzeńcy. Znaczy, mogli być sprzymierzeńcami. Bo teraz chyba nie dołączą. Musiałem sobie przypomnieć te okoliczności, jakich to się działo. Że dołączali bądź nie. Bo teraz, gdybym tam podszedł, to po prostu będę z nimi chyba walczył. Czy nie? A, Dimake. A, tu jesteś! Co za spotkanie! Jestem Dimake, brat Grezespita. To tobie należą się podziękowania za przypomnienie klanu o tym, że ich miejsce jest na polu bitwy, prawda? Wybuchnie wojna domowa, ale to był właściwy wybór. Tora. A co nas obchodzą sprawy krasnoludów? Czego chcesz? Uspokój się, chłopcze. Nie zniechęcaj sprzymierzeńców, nawet jeśli są nimi tylko chwilę. Czeka cię niełatwa walka, ofiaruję ci pomoc. Mam spotkać się z krasnoludami, które mają podobne cele. Jeśli zechcesz, będą dla siebie walczyć. Krasnoludy, to niezwykłe. Dokąd masz się udać? Oczekują nas na polach ćwiczebnych Urbres. Jeśli znajdą ich krasnoludy, które były wierne królowej, to czeka ich śmierć. Nie możemy na to pozwolić. O, więc... Mamy tu zaginionych sprzymierzeńców, którzy już naprawdę solidnie sobie poekspili na mgle wojny. To naprawdę mocno. Choć akurat... No nie, ten olbrzym miał chyba 10 poziom. Także już sobie doekspił do maksa. Ferembus, on też chyba miał 10. Także no, sobie doekspili na maksa. To samo się pewnie tyczy Dimake'a. No, już ma maksa. Tutaj wiadomo, no nie będzie awansów, bo byli neutralni. Pola ćwiczebne. Czy tu chodzi o tego trenera? Pola ćwiczebne Arbres. Ciekawe, czy dotarcie do nich coś tutaj zmieni? Niech no ja sobie przypomnę, czy coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce. Nie ma tu wroga! Niewykluczone, że tak. Natomiast ja jakoś nie pamiętam tego. A może są właśnie takie smaczki jeszcze na mapie? Które można by... O, poszedłem za daleko. Jeszcze tu mamy jednego wroga. Arcymaguś. Dzień dobry, Arcymagusiu. Kolejny dostarczyciel punktów doświadczenia. Można by oczywiście pójść po prostu sprawdzić to, bo wszystko będzie jasne. Dobra. Gryzospicie, gdzie ty jesteś, kolego? Tu byłeś w mieście. Miałeś się zająć pajączkiem, bo już włócznicy przestali biec. Już ich nie interesuje wola naszego złodzieja i jego los. Ale wydaje mi się, że może coś być z tym Dimake'iem. Wiecie co, ja to może sprawdzę. Dimake musi tam podejść. No trochę mu to zajmie, tak, to fakt. Ale dajmy mu szansę, niech tam pójdzie. Mamy jeszcze czas, więc niech to wszystko sprawdzi. Bo ja tego nie sprawdzałem.
Chciałem to zobaczyć. Tak samo jak z tymi historykami. No niestety to troszeczkę z paprem, a mogłem naprawdę prostym sposobem to podtrzymać, wysłać do jakiegoś dowódca albo nawet przyzwańca, cokolwiek co byłoby z mojej rasy. Więc teraz pójdę do tych pól ćwiczemnych i to sprawdzę. Przecież nie bez powodu twórcy gry to takie zdarzenia dodali. A czy wy może odsłanialiście te ciekawostki? O, w ogóle ty... Spójrzcie, jest niby mój, ale sztandar jest akurat neutralny. Co ciekawe. Czy mogła być w ogóle... Ja wiem, że to wynika z dialogów, tak? Że trzeba by się dostać do tych pól ćwiczebnych, ale jakby tak po prostu została dodana notka, że z zadaniem pobocznym dotrzyj demeikiem do pól ćwiczebnych, to oczywiście byłoby to jasne, ale nie no. Generalnie przecież zostało to zasugerowane w dialogu, tak? Więc idziemy to sprawdzić. Oczekują nas na polach ćwiczebnych, Arbres. No to idziemy do tych pól ćwiczebnych. Tak, no już aż taki może... sugestii, że jeszcze dodatkowo musi być zadanie wpisane, to aż tak nie potrzeba. Dobra, zadaliśmy 125 punktów obrażeń i to wystarczy. Zwłaszcza na te syreny, bo to są jednostki bardzo niepozorne, ale w tej swojej niepozorności śmiertelnie niebezpieczne. Wciąż mam przed oczami, gdy lata temu grając z legionami, mając potężną armię włodarzy, inkubów i inne cuda niewidy, natknąłem się na 6 syrenek, rozstrzygnąłem bitwę i moja armia została pokonana. Jakież to było moje wtedy zdziwienie z tego powodu. I od tamtej pory już na syrenki patrzę z troszkę większym respektem. Takim no... odpowiednim dla nich. Nie zasługują na bycie tak po prostu lekceważonymi. Dobra, zbudujemy sobie kilka miast, żeby jakiś przepływ gotówki był. Demeik, o tobie też muszę pamiętać, żebyś ty, chłopie dotarł. Dotarł tam, gdzie masz dotrzeć. Dobra, trochę się tutaj jeszcze powalczy. No to można byłoby oczywiście zostawić naszemu głównemu dowódcy, ale to już tak bardziej w ramach bawienia się do ekspienia, do 99 poziomu. Taka walka z włócznikiem. Zakładając, że no, leśny elf zostałby sam na polu bitwy i to wszystko porobił, a dałby radę, no to dałaby mu tak z mało doświadczenia. Ileż by to było? 50, 70, 90, 100? Nawet chyba nie. Nawet liczmy, że stówka. No to i tak potrzebuje 3 walk z takimi włócznikami, żeby w ogóle dobrnąć do poziomu. Tak więc, no, czy to byłoby warte zachodu? Proszę, mamy jeszcze manę piekielną tu do zdobycia, więc dam prędkość i zdobędę zasoby, które cały czas są na ziemiach nieumarłych i tylko się marnują, bo hord już dawno, dawno tutaj nie ma. Okej, kończymy turę. Imperium niczym nie wyszło. Pajączek do nas chce dotrzeć. Bardzo dobrze. Niech więc robi co w jego mocy, żeby się do nas dostać. Co, jeszcze jedna walka? Czy barbarzyńca da radę przeżyć? Chyba da radę. Poprowadzę ją sam. Pozbędę się tu włócznika najpierw. O, właśnie. No i teraz wszystko pomyślnie poszło. Dobra, wracamy się do naszego głównego dowódcy. Tu jest sam tylko biały czarodziej. Czy
czy jakąś miał rolę. Może bot miał coś tutaj przypisanego. Mówi tylko do nas jak. I to wszystko? No trochę biednie. Może tu Imperium miało jakiś event, że podchodząc do niego dostawał jakieś wsparcie, tak jak my je dostaniemy od krasnoludów. Nie wiem. Ale raczej nie. 85 poziom leśnego elfa. No dużo mu nie braknie do maksa. Naprawdę niedużo. Okej. Okay. Lecimy dalej. Tu już arcymagusz sobie wychodzi. Demake oczywiście, no idzie dalej. Prosto do obozu ćwiczebnego. I stamtąd pewnie dostaniemy wsparcie, co? Trochę będzie musiało dotrzeć. Ale nie potrzebujemy tego akurat tam jakoś specjalnie. Dobra, powalczymy sobie tu trochę. I dzień dobry, morskie stwory. Surfist, nie podoba mi się to. Jeśli zostaniemy zaatakowani, to nie... Zostaniemy zaatakowani, to nie będzie jak stąd uciec. Wolałbym być z powrotem w lesie. Nie narzekaj, masz tak silną armię, że nie wiem co tu w ogóle tutaj... Na co ty tu narzekasz? Co, może zgnilizna jakaś? To są bardzo doświadczone istoty. Obniżymy ich obrażenia, zwiększymy sobie pancerz i bez problemu się przez to uda przedrzeć. Jeszcze mamy rój do dyspozycji. No jak te wszystkie debuffy wejdą, to już tam nie będzie czego zbierać w ogóle. 216 minus 104. Nie będzie czego zbierać z Alemona i Gumtika. No i tak nie poklepali za mocno. Dobra, 86 poziom, super. Idziemy dalej. O, atakuje nas pająk. Uwaga. Czy zajmie miasto? Pewnie tak, no bo... Mamy tutaj niezbyt mocną obronę, ale... No patrzcie państwo. Dużo nie brakowało, aby się go pozbyć. Zaledwie 4 punkty życia zostały. No to jest informacja dla mnie, że trzeba... polepszyć możliwości obronne miasta. O, chyba nie, trochę nie tą jednostkę zaatakowałem, ale nie wyszło źle. Dobra. Kolejny włócznik na rozkładzie. Zaraz będzie kolejny. Dobra. Zaraz się tu wrócę do miasta i pójdziemy na pająka. I odzyskać miasto. To już neutrale robią więcej niż bot. Tak szczerze mówiąc. Okej, idziemy teraz do ruiny, w której są dwa niebieskie smoki. My tak bez żadnego pancerzyka wchodzimy w tą walkę. Ale szczerze mówiąc, to możemy sobie przemienić jednego z nich i trochę go wzmocnić, tak paradoksalnie. Bo w kolejnej turze już będzie szybciej, będzie miał 50 inicjatywy i szybciej będzie mógł zaatakować. O, widzicie? Właśnie go wzmocniłem tym sposobem. Bo mój adept powinien być szybszy i szarżujący centaur mógłby być też szybszy. Także teoretycznie mógłby nie zaatakować w ogóle. Ale zaatakował, jednak mimo wszystko jakiś tam szkód wielkich nie narobił. Pierścień Wiedźmy dostaliśmy, super. Niebieskie smoki były niegdyś lojalnymi sługami Soloniele. Nic więc dziwnego, że nie przeszkadza im obecność morskiego ludu tak blisko ich legowisk. To jest prawda. Okej, gryzy speed. I gdzie jest ten nasz Demake? Dobra, muszę o nim pamiętać. Chcę się dowiedzieć, co tam się dzieje. Już daleko nie mamy. Tylko dwie tury. Można byłoby to oczywiście przyspieszyć, ale... Nie za wszelką cenę.
Dajmy sobie tutaj uzdrawianie. O te moje strudzone jednostki, zwłaszcza barbarzyńce. No idziemy. Pajączek się tutaj troszeczkę nawet daje radę uzdrawiać. To jest obrona w zasadzie taka sama. Trzeba trochę ją wzmocnić. Ja się nawet nie ruszyłem moim głównym dowódcą. Tak się zająłem pobocznymi, nie? Tu jeszcze jedno wzmocnienie i okej. Okay. Trzech zwiadowców. Jak tutaj pająk? No praktycznie do połowy się uzdrowił. Ale na nic mu się to zdało. Miasto przejmujemy. Znowu jest nasze. Dajmy sobie gryfa jednego i już praktycznie tu jest bezpiecznie. Tu jestem. Żaden pająk tu już raczej nie zawita, jeśli nawet zechce, to niech sobie próbuje. O, jedna syrena się zostanie. No ciekawe, co jej się uda wskurać. O, adepta nie trafiła, no i spotkała ją kara. Ale, no widzicie, udało jej się sparaliżować wszystkie jednostki, które trafiła. Dobra, wracamy się tu. Idziesz, Temejku, dalej. No i zaraz się dowiemy, co tu będzie. O, dzień dobry. Morska wiedźmo. Jeszcze jedna, taka sama. Pozbywamy się jednej. Gdyby były dwie syreny, to mogłoby być tutaj naprawdę nieciekawie. Może przemienimy w chochlika, co? Tak dla fanu. I się odmieni. Nie, obrona. Udało się nam zapobiec atakowi syreny. Piękna sprawa. Dobra, teraz się zabawmy. A za chwileczkę zabawimy się w podarowanie doświadczenia leśnemu elfowi. Idziemy tutaj. A, nie musimy wchodzić do obiektu, tylko po prostu była tutaj lokalizacja. Wyłazić, chłopaki, jeśli jeszcze tu jesteście. Guber, a niech mnie, udało ci się. Uciekajmy, zanim zostaniemy odkryci. Nie, nie bójcie się, nie zostaniecie odkryci. No zobaczcie, no mamy tutaj złodzieja klanowego. Mamy krasnoludy kolejne. No szkoda, że nie mogą awansować. Notacz płomieni. Kurde, jakie można byłoby to konfiguracje w ogóle armii tworzyć. Mistrzowie runów w ogóle. No kurde. Powiem wam, że jakby tak dość szybko się dostać do najpierw barbarzyńców, do tych najemników, tak samo tutaj, i zdobyć tych sprzymierzeńców, którzy, no dobrze, gdyby mogli jednak awansować, to powiem wam, że ja bym sobie nie pogardził takim mistrzem runów. Nawet dwoma. Tu jeszcze starszy. Można byłoby w ogóle całkowicie krasnoludzką armię zrobić. Dwóch mistrzów runów, starszego sobie dołożyć, arcydruidkę od Demeika. Plus jeszcze Driada, to wam powiem, że fajna armia by z tego mogła być. Kurde. No naprawdę? Szkoda, że to jest w taki sposób, że nie mogą te jednostki awansować, bo akurat klany są tutaj grywalną rasą. Mogłyby być rasą neutralną, to by wtedy można było naprawdę fajnie wykorzystać jednostki, które tu są. A tak, to niestety można to potraktować tylko jako pewną ciekawostkę i tyle. 156. Dobra, panie pajączek, do ciebie też zaraz dojdziemy, tylko pokonamy cię mniejszą ilością jednostek. Dobra. Imperium nadal nikt nie wychodzi, tu się pojawiają włócznicy, pajączek idzie dalej. Dotrzemy do ciebie? Dotrzemy. No to tak. Skoro każesz. Pajączek. Dziabnij go. Niech uciekają wszyscy. Tak na dobrą sprawę. Ty sobie poczekaj. I
Dziobnij go jeszcze raz. I masz poziom. 89. Super. No dobra, to w takim razie tak, uporaliśmy się już tutaj ze wszystkim. Odcineczek będzie długi. No nie chcę się już tego tak naprawdę rozwalać na jakiś tam kolejny jeszcze odcinek, bo to już nie zostało jakoś dużo tego. Przemieszczamy się już. O, rózgowiczka, dzień dobry. Moment, rózgowiczka? A, bo my sobie w ogóle tutaj nie powalczyliśmy z tym, co trzeba. Proszę mi to rozwalić. Zaraz do tamtego pana dotrzemy. Albo wiecie co, tak dla fanu. A walnę mu, nie wiem, polany. I się rozpłyną. Bieda wszystko. Okej, pojawia się kolejny włócznik. Super, można by tak to wszystko bez końca. W ogóle można byłoby nawet zbugować mapę teoretycznie. By w ogóle nic nie robić, bo by nie pokonywał zbyt wielu przeciwników, to nagle tych włóczników by się tu namnożyło, pająków i by przekroczyło liczbę 200 dozwolonych jednostek w scenariuszu. I wtedy nastąpiłby crash gry. Oczywiście mimo iż jest to możliwe, to szansa na to bardzo mała, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Ale jest poziom 90, no także spoko, no 90 poziom. A tu jeszcze jest w środku co pokonywać, więc może te moje wątpliwości odnośnie poziomu będą niesłuszne. A może się właśnie okazać, że jednak leśny elf da radę do 99 dobrnąć. Akurat szarżującego bym o to nie podejrzewał, bo i tak już było rozgrywane nim zresztą przy okazji nagrywania Driadom. Także no... I tak szarżujący jest naprawdę potężny. A tu mamy taką dość niegłupią armię. Tu można wykorzystać sobie Hierofantę. Będzie. Jeszcze tutaj mamy na dodatek Władcę Żywiołów. Też ciekawa sprawa. On sobie będzie przywoływał jednostki. A jak na razie nie może sobie tutaj nikogo ożywić. Hierofanta. Dobra, musimy go zostawić. I pierwsza rzecz w nowej turze. Dobra, na razie tak, pozbędziemy się imperialnego zabójcy, bo będzie denerwował nakładaniem trutek. Jakieś tam małe obrażenia żywiołaka. No się tutaj bez problemu uzdrawiamy. Okej, ty się musisz też uzdrawiać tylko. Tyle ci zostało. Jeszcze się zdążył obronić, jeszcze jednym żywiołakiem. Dobra, powstał teraz anioł. Leśnie go sobie tutaj zadźga, tutaj proszę bardzo. Okej, możemy zresztą poczarować. Poczekaj, obrona. Zdrawiaj. Wskrzesisz jeszcze jego. I to już wszystko, co mogłeś wskrzesić. Idź, spoczywaj w pokoju. 660 punktów doświadczenia z tej walki się udało uzbierać. A więc również szarżujący centaur awansował. Okej, stówka i różdżka okiełznania smoka. Nie są to jakieś super suweniry. A przyspieszmy się prędkością. Czy uda się dotrzeć? Nie uda się. No to tylko zbliżymy się do wieży. Tu już nie mamy hierofantów. No trudno, skoro nie mamy hierofantów, no to rozstrzygamy, i tak dużo doświadczenia wpadło.
Wróżkę nieudolności. No fajne zaklęcie, które i tak zresztą możemy też opracować. To co, teraz czas na oblężenie Temperance. Ale zanim jeszcze podejdziemy i otworzymy wszystko, to wejdziemy sobie do Stolicy Imperialnych. Zaznaczymy tam swoją obecność też. O, akurat wyszedł jeszcze arcymag. No jak miło. Okej, pajączek dalej sobie przemierza krainę. Przynajmniej on jest aktywny. No dobra. Rzucamy pancerzyki. Wszystkie jakie możemy. Może nawet jeszcze siłę. A czemu by nie? Lodowa tarcza, moc witara. Terararara, inne rzeczy. Klanów tam niekoniecznie. Ale łaska Galeana na przykład też niech wiedzie. Są takie nieodzowne elementy do ataku na stolicę. 94 uzdrawiania, mam 60 pancerza. Zada nam stówkę, więc niewiele tam ponad to. O, możemy wchodzić. Jeszcze huklimany dwie, no to ojej, to nie wiem, czy my to przetrwamy. Będzie trudno. Mamy tutaj taki piękny talizman, ale nie możemy go użyć. Nie możemy użyć na strażniku stolicy. Możemy jedynie talizmanu przerażenia. I to wszystko. O, paraliż od razu zszedł. Dobra. Automatyczna bitwa i rozstrzygnięcie. To pozwala uniknąć ucieczki. Choć też może ostatecznie doprowadzić, że no po prostu grę wywali, ale to w takich naprawdę już, no nie wiem, sytuacjach, gdzie bylibyśmy w walce z jakimś przywołańcem. No to wtedy wiadomo, że to po jakimś czasie w końcu kraszuje grę. Jeszcze dostaliśmy od cholery zasobów, many życia, śmierci elfickiej, to wszystko w ogóle pójdzie na zmarnowanie. W większej części. No dobra, ale mamy tutaj podbite tereny. Całkowicie, czy tereny? Tereny to już dawno były podbite. Stolica już została podbita. Jeszcze wejdziemy sobie w tą walkę. A żeby się nieco tutaj podreperować na zdrowiu z wiadowcą. Tak, jeszcze Huklimana oczywiście będzie nam przeszkadzać. No, wykorzystamy sobie tą jednostkę, żeby podreperować zdrowie sprzymierzeńca. Pakujemy się do Temperance, co? Tu jeszcze jakiś przerywnik w postaci pająka. Wiesz co, panie? Ty jesteś nieustraszonym tutaj łowcą pająków. Zidź, czyń powinność. Jeśli tylko zechcesz. Wchodzimy teraz. Otwierają się przed nami bramy Temperance. Fyrwen. O to chodziło. Jesteśmy o krok od zwycięstwa. Szturmować bramy. Na to właśnie czekaliśmy. Masz nowe zadanie. Pokonaj Sera Lemona i Gumtika Bledwatera. Z największą przyjemnością uczynimy to. A co jakbym sobie wszedł tutaj dalej na Galeana? Popatrzcie tam. Maszeruje tamtędy armia. Wkrótce przybędą posiłki wysłane przez Imperium. Spokojna twoja roszczochrana. Wejdziemy sobie w sam środek. Przyblokujemy może jakimś przywołańcem. O ile taką rolę spełni. Oni teraz będą na szale bojowym, więc no, oczekuję, że będą wszyscy wchodzić tutaj we mnie. W mojego dowódcę. Właśnie do tego. Uprzednio się wzmocnię. Wszystkim, co należy. Nawet może i sobie wrzucę hymn klanów. Bo czemu nie? Święta zbroja. Już więcej tutaj nic. Maska Galeana. I czekamy na reakcję imperialnych. Czy ona będzie taka, jaką bym chciał? No są neutralne. Tylko po prostu mają sztandary Imperium. No dobra. Obrażenia jakieś tam zadają nawet. Przynajmniej leśny elf trochę to odczuwa.
Ale od czego mamy tancerkę? Ona sprawia, że ból jakoś łatwiej jest przetrwać. Okej, 94, no powiem wam, że w mych tutaj obliczeniach się troszkę myliłem. Zdecydowanie. Sądziłem, że zdecydowanie nie zdobędziemy 99 poziomu leśnym elfem. A tutaj wszystko zmierza do tego, że to się może udać. No i fajnie. Mnie to akurat cieszy. Co, damy jeszcze tutaj trochę szans, aby się doekspić? Czemu nie? Możemy sobie na to pozwolić, więc... Poczekajcie wszyscy, ja wiem, że to nie jest akurat potrzebne, ale za chwilę będziemy tutaj patrzeć. Jeszcze jeden chyba został, nie? Sprawdź, panie Hierofanto, czy jeszcze kogoś tu możesz... Tak, jeszcze ciebie można podnieść. I to wszystko. Dziękujemy za dostarczenie doświadczenia. Pięknie, no będzie 99. Jak nic. Mam 56, no byłem właśnie szybciej adeptem od imperialnego zabójcy, co i tak nie spowodowało, że trucizna mnie ominęła. Ale radzę sobie z tym wszystkim. 221, no niewiele brakowało tu do poziomu. To będzie zdecydowana nadwyżka. No, dużo obrażenia przeciwników. Łatwiej będzie się pozbyć tego arcymaga. Ale tu nie ma wysokich poziomów. Gdyby te jednostki należały do Imperium, to byłyby zdecydowanie groźniejsze, ponieważ no, na mgle wojny by poekspiły i to dość zacnie. Wtedy można by uznać je za naprawdę duże zagrożenie. Tak, no to mamy te 16 poziomy na białych czarodziejach. Dane po prostu od razu z poziomu edytora przez twórców, a tak, no, mogłoby to być groźnie. Na pewno trzeba byłoby się solidnie wzmocnić do takich walk. A tak, to tutaj mamy zwykłego imperialnego zabójcę, który jest na strzała. Łucznicy, no to oni jeszcze 25 poziomy właśnie zdobyli. No to... Cóż, może akurat lepiej, gdyby była możliwość, żeby, niezależnie od tego, czy jest grywalna rasa, czy nie, żeby jednak ekspić. Po prostu w tej formie, w której jest jednostka. Neutralne po prostu nie mają drzewka rozwoju, tak samo inne rasy nie mają drzewek rozwoju dla jednostek z innych ras, więc powinny się rozwijać właśnie w taki sposób, jak neutrale. O, jednego punktu obrażeń zabrakło, no kurczę. A przecież cię wzmocniliśmy. Specjalnie jeszcze. No ale od czego mamy adepta? Coś tam zrobili, ale niekoniecznie dużo. No fajnie podbita ta inicjatywa tutaj u adepta. On chyba jeszcze dostał w ogóle miksturkę szybkiego srebra. Co, 98? No to ciekawe, będziemy mieli maksa na leśnym elfie. No i super. Myliłem się na początku ze swym werdyktem. No tak już było mało tych przeciwników, ale się okazuje, że jednak wystarczająco dużo ich było. Dobra, wskrzeszaj panie Hierofanto, jeszcze sobie poekspimy trochę. No dawaj, jeszcze kogoś tutaj, jeszcze ty, czarodzieju biały. Tancerka jeszcze sobie poziom zdobywa, pięknie. Zdarzyło się tu bardzo dużo. No i proszę bardzo, leśny elf, 99 poziom, 730 punktów życia i 254 punkty obrażeń. To co, to tylko szarżujący już został, ale nim się akurat nie uda tego zrobić.
Oczywiście byłoby to możliwe, bo mapa nam daje takie możliwości, wysyłając tutaj pająki włóczników, ale to trzeba byłoby naprawdę rzeźbić i rzeźbić ciągle. Bardzo żmudna robota. Nie, zobaczcie na minimapie, jeśli widzicie. Tutaj ten punkt jest żółty, czyli jakby był neutralny. Standard też się zgadza, jakby był neutralny. Ale jednak jest mój. No nie wiem, czemu taki bug nastąpił w ogóle. Ciekawa sprawa. Dobra. O jest, Sir Lemon. Dzień dobry. Za chwilkę z tobą porozmawiamy tutaj, tak jak należy. A wyślemy sobie najpierw mściciela. No jestem ciekaw, czy... No, mściciel tu za wiele nie zrobił, ale przynajmniej wiemy, co jest w środku tej wieży. Jest coś, co bez problemów damy radę pochować. No ile ta prorokini uzdrawia? 136, też bym tyle chciał, ale w sumie nie potrzebuję. Daję sobie radę z tym, jaka jest tancerka słońca. Jest już naprawdę dobra. $550 złota, różdżka wszechpapy. Dobra, podejdźmy, odsłońmy sobie dokładniej mapkę. Pojawia się włócznik, super. 160 tur, no, trochę zeszło czasu. Dogrywanie tego. No, będzie dłuższy odcinek, zdecydowanie. Prawie, że godzina już. Jeszcze jedna wieżyczka tu przed nami. Strażnicza. To wchodzimy w nią. Czy będzie tutaj ekspiarka? O, to jest! Zmieńcie te mury w stertę gruzu. Zaraz, poczekaj. Sir Lemon, nie wiem, co za szaleństwo was ogarnęło, elfy, ale nie pozwolę wam krzywdzić niewinnych mieszkańców tego miasta. Poślijcie po waszych czempionów. Zobaczymy, czy została wam choć resztka honoru. A Votana, zostaniecie pogrzebani pod gruzami. Tam się akurat nie odzywaj, bo już raz dostałeś, panie Guntiku. Ale właśnie z krasnoludzkim honorem tak poległeś, że uciekłeś. Votan nie będzie z ciebie dumny. Dobra, nie będziemy zagrażać naszemu hierofancie. Jest bardzo ważnym elementem tej rozgrywki. Zapewnia nam punkty doświadczenia, skrzeszając poległych mścicieli. Dobra, dobij to i do widzenia. No, jeszcze awans tutaj, 69 poziom. Różdżka światła dziennego, to jeszcze możemy w ogóle odsłonić sobie całą mapkę za pomocą zaklęcia. Wow, chyba to zrobię, żeby odsłonić tylko te kąty, których nie mogłem zobaczyć. Jeszcze jedna tutaj skrzynka. No i podaruję ci za chwilkę tę oto różdżkę. Proszę bardzo. Lecz my coś tutaj mamy ciekawego? Raczej nie, ale zobaczę. Przejrzę jeszcze sobie te wszystkie zwoje, które mam. No i super, odsłonięta mapa całkowicie. Tak już ku wszelkim wątpliwościom. Zobaczmy, co my tu mamy jeszcze ze zwojów. Czy jest tu coś wartego uwagi? Jakieś pośpiechu, pośpiech. No, to tam akurat to niekoniecznie. No nic tutaj ciekawego nie ma. Można przekazać tą różdżkę okiełznania smoka jeszcze ewentualnie. Żeby zadać obrażenia. Wiecie co, bo chciałbym tak oto zapis zrobić i sprawdzić taką rzecz. Jak to w ogóle z obrażeniami będzie? Jakby tak się całkowicie skupić. No, sama Lemon zostanie z Guntikiem. Czarami można by tylko tu
obtoczyć obrońcę wiary prorokinie imperialną imperialnego zabójcę. Czy obtoczyć, obdarować bardziej, podarować im obrażenia. Ale nie. No dobra. Dałem wam tutaj kilka punktów obrażeń, tak delikatnie. A teraz dam wam całą gamę debuffów. No jako, że on jest tutaj nasz nieszczęsny Alemon na mapie świata, no to można go tutaj częstować do woli zaklęciami. Naprawdę zrobić z niego całkowitą miazgę. Dotyk Mortis, Maledicere, to przecież wszystkie czary obniżające szanse trafienia, że będą śmiesznie niskie. Co my tu jeszcze mamy? Hymn klanów. Możemy jeszcze ochronę chyba przed ogniem w ogóle użyć. Czy ja już ją wrzucałem? Zresztą nieważne. I tak zresztą mamy tancerkę słońca, która tutaj będzie nam dawać ochronę przed ogniem. No, zamęt jeszcze inicjatywę możemy zmniejszyć. Kronosem jeszcze możemy inicjatywę zmniejszyć. Tu jest pełen pakiet. Sobie mogę dać jeszcze siłę, moc witara, nową tarczę. Ochrona przed wodą tam raczej nie będzie potrzebna. Coś jeszcze tutaj, słabość i rój. No, tak oto osłabiliśmy naszego wroga. Zobaczmy, czy coś tu mamy jeszcze ciekawego. No, podmuch, jeszcze możemy golema wezwać, całą masę czarów. Gdzie jest ta druga użytkowniczka zwojów? Zwinność. No, możemy zwiększyć inicjatywę jeszcze dodatkowo. Zróbmy to. Erza, bardzo ważne zaklęcie. Obdarujemy ich. I co jeszcze? Święta zbroja, to wszystko było użyte, gniew polany dodatkowo. No, czyli z debuffów jest tutaj naprawdę wszystko. Tancerkę już nie za bardzo tak jakoś przyspieszymy, ale cała armia jest tak szybka, że chyba dam tancerce ten jeden z eliksirów. Dam też tobie, żeby adept tutaj szybko przyatakował. Wzmocnimy adepta. Niech tutaj pokaże swą moc. 4 eliksiry siły to akurat na wszystkie jednostki, które zadają obrażenia. Niekoniecznie to będzie potrzebne, bo wy już macie maksa, ale już wypijemy po prostu, żeby nie zalegało. 5 eliksirów ochrony, więc akurat dla wszystkich, prócz dowódcy, który i tak ma maksimum. No, no ta walka to jest po prostu formalność, ale no, przygotujmy się do niej jak należy. O, jeszcze inicjatywę sobie zwiększymy tu, proszę bardzo. 24 inicjatywy, drodzy Państwo. Tancerki słońca. Ktoś jeszcze potrzebuje tutaj w ogóle wypić miksturkę? No, jeszcze leśny elf, znaczy leśny elf mówię, zwiadowca. No, on akurat maksa nie wyciągnie, że obojętnie tam. Tutaj pancerzyki. No to 4 jednostki, to akurat szarżujący już ma maksa, więc możemy dać tutaj. Między was. Oczywiście ten pancerz to będzie obniżany przez Alemona. Trzeba też coś stosownego na niego zastosować. Kulę trucizny na przykład. Ewentualnie ten talizman jadu. Kula słabości to pewnie używa ataku od umysłu. Ochronę przed okiem możemy sobie dać. Już pod tobie. I tu jeszcze kolejna inicjatywa. No i to co? Wszystko chyba z tych ciekawych rzeczy. Możemy wchodzić w walkę z Alemonem. Ancymonem. I pierwszy jest adept. Z chorobą inicjatywą po prostu, a my jeszcze ją przecież obniżyliśmy.
Oczywiście na demon będzie miał najpierw ochronę. Zyskał to trzeci poziom w ogóle. Dobra, zmietliśmy już tych, których trzeba było zmieść. 37 od oparzenia, więc to nie jest dużo. Ale on ma cały tutaj pancerz odjęty. Dużo życia, więc no, może tutaj zagrać. Ochrona. Przed śmiercią. Więc na razie tylko zdjęliśmy odporność. Parzenie wchodzi, ale ono jest naprawdę niegroźne. Groźniejsze jest roztrzaskanie. A co teraz możemy nałożyć? Trutę. Ale już nawet nie była ona potrzebna. No, przeciwnicy chybiają. Wcale mnie to nie dziwi. Mając aż tak obniżone szanse trafienia. 20, ile tam mają? 5? No. Nie dziwota, że jest problem z trafianiem. Mogę go sparaliżować odporność. Nie możemy. Ale co z tego? Walka skończona. Szarżujący centaur kończy kampanię. Na 70 poziomie, będąc blisko maksymalnych obrażeń. Pancerka Słońca z 21 poziomem to i tak wysoki. Zostaliśmy pokonani. Dlaczego nie nadeszły posiłki? Król Emry uciekł. Widziałem, jak jego oddział wycofał się, gdy elfy dostały się za mury. Krany się o tym dowiedzą. Ponieśliśmy klęskę z powodu tchórzostwa ludzi. Król Emry wiedział, co robi, krasnoludzie. Zdał sobie sprawę, że zmarnowałby tylko życie swoich ludzi. Wydaje mi się, że była to prawidłowa ocena sytuacji. Serfis. Stracić tych dwóch. Pozbyć się pozostałych ludzi z wyjątkiem robotników. Będziemy potrzebować ich przy odbudowie miasta. Wystawcie straże wzdłuż murów. Odnieśliśmy miażdżące zwycięstwo, lecz ostrożności nigdy za wiele. Milu? Czy ktoś widział wyrocznie? Nie ma wyroczni. Nie ma. Nie ma wyroczni. To dopiero początek. Misja wykonana. Ale nie eksportujemy nikogo. Gdy runęły mury Temperance, elfy wdarły się do miasta. Połączone siły ludzi i krasnoludów nie były w stanie oprzeć się potędze elfów, których szturm został uwieńczony sukcesem. Król Emry dał sygnał do odwrotu. Nie chciał, aby jego ludzie ginęli wskazanej na niepowodzenie walce. Nawet już po ataku, nadal zewsząd napływały grupy elfów. Nikt nie świętował zwycięstwa. Trzeba było pochować poległych, co okazało się niełatwym zadaniem. Dzikie elfy chowały swych szlachetnych braci z należnym im szacunkiem. A szlachetne elfy oddały cześć wszystkim poległym, nie wyłączając Doraha. Fylwen opowiadała, jak oddał on swe życie, by ją ocalić. Lumiel starała się podnieść na duchu swoich ziomków. Odbudowę miasta, które wkrótce stać się miało nową stolicą elfów, powierzyła najlepszemu z generałów, Serfisowi. A co stało się z Feroczyną, której cichy głos pchnął całą rasę do buntu? Milą siedziała w kącie swego pokoju, spocona, z zaciśniętymi pięściami, a Galean przemawiał przez nią władczym szeptem. To dopiero początek. To dopiero początek. Początek, a jednak koniec. Niestety. Koniec. Body Cyclist 3 w ogóle odpływa, jeśli chodzi o fabułę. Ale generalnie, jeżeli chodzi o cały świat Nevendaru, to został i tak przedstawiony w dość, no nie wiem jak małym procencie, ale na pewno nie w całości. No, jednak cała wiedza o
lore, o fabule, o świecie Nevendar, ona niestety w dużej mierze przepadła wraz ze zginięciem Forum Strategy First, gdzie no, te wszystkie rzeczy były dostępne jeszcze lata temu. A cały świat Nevendar był dużo, dużo obszerniejszy o nacje, o których częściowo opowiadane jest los w pojedynczych misjach. Pojedynczych misjach, które no jakiś czas jeszcze później będę nagrywał. Zarówno w jedynce, jak i w Cyprus dwójce. Natomiast zanim jeszcze to nastąpi, no to po tej ukończonej właśnie serii jeszcze będzie czas na kolejną serię, tak jak mówiłem, Legionami Potępionych, a wszystko już za tydzień. Dzięki Wam za uwagę, za to, że oglądaliście tą serię. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. No i niezmiennie zapraszam Was do oglądania kolejnych rzeczy, kolejnych serii na moim kanale. Trzymajcie się i do usłyszenia, mam nadzieję, za niedługo. Na razie.